Dziękuję bardzo. No cóż, po takiej prezentacji, jaka była przed chwilą, to moja będzie się wydawała trochę chyba nudniejsza, no ale spróbujemy. Proszę Państwa, nie będę Państwa tutaj mocno zanudzał, bo już o technologiach odnawialnych mówiliśmy wcześniej, były podawane koszty tych technologii, więc mamy pojęcie, jak to się w Polsce rozwija. Mieliśmy też informacje na temat dostępnych możliwości finansowania. Proszę Państwa, chciałem po prostu przedstawić Wam nasz pomysł, jak połączyć działania biznesu, który prowadzi offsetowanie w ramach swoich programów CSR-u, czyli odpowiedzialności środowiskowej biznesu. I my to chcieliśmy połączyć razem, po prostu chcieliśmy to połączyć również z oddziaływaniem prospołecznym, czyli mówiąc inaczej, staramy się, tworzymy obecnie narzędzie, którego istotnym elementem będzie strona internetowa, będzie kalkulator śladu węglowego dla biznesu, będą narzędzia edukacyjne i po prostu będziemy za pośrednictwem tych narzędzi namawiać biznes, żeby offsetował powstające emisje podczas produkcji, podczas konferencji, ale nie tylko biznes. Na przykład możemy również namówić, żeby w przyszłym roku Akademia Górniczo-Hutnicza offsetowała taki event jak dzisiaj, prawda? Bo to też jest możliwe, żeby offsetować energię, która jest zużyta na oświetlenie, żeby offsetować prąd elektryczny i tak dalej, i tak dalej. Żeby offsetować na przykład też przeloty do Australii na konkursy z tak innowacyjnymi pojazdami. Czyli pomysł polega też na tym, żeby namawiać biznes, który chce offsetować swoje emisje powstające przy produkcji, w ciągu całego życia produktów, które są produkowane, przy użyciu kalkulatora, który jest dość innowacyjny, dlatego że on zawiera wskaźniki typowe dla Polski. On powstał tutaj w Krakowie, w Polskiej Akademii Nauk i za pośrednictwem tego kalkulatora firmy będą offsetowały to, a my będziemy finansować odnawialne źródła energii w schroniskach dla ludzi, których nie stać na energię, w środowiskach, które są zagrożone ubóstwem energetycznym, we wspólnotach mieszkaniowych, na przykład po PGR-owskich, które nie radzą sobie z rachunkami za energię, i tam będziemy starać się, żeby po prostu energia, która tam będzie produkowana, służyła tym właśnie środowiskom. Teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu kilka takich światowych, można powiedzieć, przykładów, jak to działa na świecie, bo nie będę ukrywał, że offsetowanie nie jest czymś nowym. My tutaj nie odkryliśmy w Ameryki, prawda? Zresztą Fundacja Eris Futuro zajmowała się już offsetowaniem. Pewnie część z Państwa wie o tym, to jest fundacja, ja akurat jestem z Warszawy, ale fundacja jest z Krakowa. Fundacja zajmowała się offsetowaniem poprzez sadzenie drzew, prawda? Co jest dużo prostsze, bo tam się oblicza również ślad węglowy i później, mając odpowiednie wskaźniki dla danego gatunku drzewka, się po prostu sadzi odpowiednią ilość drzew. Także to jest prostsze. Tutaj ten nasz pomysł obecnie jest po prostu trochę bardziej skomplikowany, nie będę tego ukrywał. Na świecie jest dużo takich narzędzi. Każdy może sobie zoffsetować podróż samolotem, zakup samochodu, przesyłkę, na przykład firma DHL czy FedEx mają już takie programy w swoim portfolio. W ogóle można wybrać, czy też linie lotnicze na przykład, można wybrać opcję, że chce zoffsetować daną podróż, czy chce zoffsetować daną przesyłkę, i te firmy inwestują w projekty. To są głównie projekty w Afryce, w Ameryce Południowej. No my to po prostu będziemy robili tutaj w Polsce. Nasz projekt, nasz pomysł głównie dotyczy trzech branż, trzech sektorów. TSL, to obejmuje transport samochodowy, lotniczy, MICE, czyli konferencje, wyjazdy integracyjne, eventy, takie jak na przykład dzisiaj mamy tego rodzaju, można powiedzieć, że to jest jakby ten segment MICE, i ICT, czyli szeroko pojęta technologie informacyjne i telekomunikacja i komunikacja, czyli na przykład hosting. Wiadomo, że tam, gdzie są przechowywane dane w serwerowniach, są zużywane olbrzymie ilości energii, dlatego że serwery muszą być chłodzone. Co więcej, jak Państwo wiecie, moc razy czas to jest dopiero energia. Serwery pracują non-stop, prawda? W dzień, w nocy, 365 dni, także tam są ilości energii bardzo duże. Także będziemy namawiać na przykład też prowajderów internetowych, żeby też offsetowali tego rodzaju działalność. Na świecie istnieją różnego rodzaju certyfikacje. My również będziemy proponować
O tutaj jest na przykład przykład takiego offsetowania dla osób prywatnych, prawda? Tutaj chodzi o offsetowanie lotów. Nasz certyfikat, gdzieś go tutaj miałem, będzie wyglądał w ten sposób. Gdzieś tutaj jest. Tutaj jest nasz certyfikat. Będą dwa certyfikaty. Certyfikat niskoemisyjny i certyfikat zeroemisyjny dla firm, dla biznesu, który będzie w całości chciał zoffsetować swoją działalność po to, żeby właśnie uzyskać tytuł zeroemisyjnego. Tutaj szybko tak przebiegłem przez, ale jeszcze tutaj do tego może wrócę. Tu są, tak jak mówię, przykłady takich właśnie kalkulatorów, takich serwisów jak Carbon Neutral czy MyClimate.com, gdzie my możemy też offsetować swoje emisje, prawda, w związku z podróżami, czy właśnie z zakupem na przykład telefonu komórkowego, czy właściwie ze wszystkim, co robimy, bo każda działalność nasza przynosi większe lub mniejsze emisje przede wszystkim dwutlenku węgla, ale też innych gazów cieplarnianych. Jakie korzyści ten pomysł potencjalnie będzie niósł? No, wydaje się nam, że taki innowacyjny kalkulator będzie przede wszystkim pewnym know-how, który zostaje uzyskany jako tutaj główny produktu, bo będzie on umożliwiał po prostu dokładne policzenie przy użyciu polskich wskaźników śladu węglowego w biznesie. I to będzie jakby główny produkt, który będzie umożliwiał firmom budowanie pozytywnego wizerunku, relacji z otoczeniem, wyróżnianie się na rynku. Firmy będą po prostu mogły się szczycić tym, że offsetują te emisje, których nie mogą uniknąć, prawda? Bo są emisje, które mogą być uniknięte, na przykład można wymieniać oświetlenie na energooszczędne lub zwiększać efektywność energetyczną w produkcji czy zużycia materiałów itd., itd. Ale wszystkich emisji nie da się czasami uniknąć i wtedy je można offsetować. Z drugiej strony beneficjenci, czyli, bo tutaj skupiłem się na biznesie, ale jednak bardzo ważnym elementem tego projektu są beneficjenci, czyli właśnie organizacje prospołeczne. I tutaj nam chodzi o to, żeby wytworzyć pewnego rodzaju taką sytuację win-win, że rzeczywiście biznes, który chce się wyróżnić i chce mieć te tytuły niskoemisyjnego biznesu lub zeroemisyjnego, jednocześnie wspomaga społeczności, które potrzebują tego wsparcia. I tutaj są przede wszystkim, to chodzi o wyróżnienie społeczne, nastąpi poprawa zdrowia, jakości życia tych środowisk, które są zagrożone ubóstwem energetycznym i tak dalej, i tak dalej. Szereg tutaj można jeszcze zalet innych wymienić, które te środowiska potencjalnie zyskają. Oczywiście trzecim bardzo ważnym efektem jest ochrona środowiska i klimatu, no bo nie będziemy, nie oszukujmy się, jednak offsetowanie powoduje powstanie nowych projektów odnawialnej energetyki, a te z kolei powodują, że mniej emisji dwutlenku węgla i gazów cieplarnianych po prostu powstaje. W związku z tym ten projekt można zaliczyć również do ochrony klimatu globalnego, no bo klimat jest globalną rzeczą. Oczywiście ubóstwo energetyczne, tak jak wspomniałem, jest w Polsce dość duże. Ocenia się, że 17% Polaków, gospodarstw domowych, nie Polaków, gospodarstw domowych w Polsce jest zagrożonych ubóstwem energetycznym. Co mniej więcej, jak to się definiuje, prawda? Jest kilka definicji. Jedna definicja mówi, że wtedy jest gospodarstwo domowe zagrożone ubóstwem, jeżeli wydaje ponad 10% swoich przychodów na potrzeby energetyczne, na ciepło i na energię elektryczną i na paliwa, prawda? I tu się okazuje, że aż 17% gospodarstw jest zagrożonych. Oczywiście te gospodarstwa, gdy są skupione we wspólnotach, wtedy mogą liczyć na wsparcie właśnie z tytułu tego projektu. No i to właściwie byłoby wszystko na ten temat. Tytułem, bo wiem, że zaraz tutaj będzie następna ciekawa prezentacja, która pewnie znowu przyćmi moją, więc ja postanowiłem również Państwu coś fajnego pokazać. Mianowicie to są już dość przyjemne zdjęcia. To jest jeden z parków narodowych w Tajlandii. Jak Państwo się dobrze przyjrzycie tutaj, to są domy, które w ogóle nie mają żadnej elektryczności, oprócz tych małych paneli tam na dachu, które są dość małe, ale to był program rządu Tajlandii, który ufundował, no tam jest dużo słońca, prawda, w związku z tym nie potrzeba aż tak dużych paneli, ale tamci po prostu mieszkańcy mają akumulatory w domach i ładują przez cały dzień te akumulatory, wykorzystując później energię elektryczną w codziennym życiu, prawda. Tam nie ma sieci w ogóle energetycznej, bo to są takie społeczności, które są nazywane nomadami morskimi, one wędrują dość często, także to jest taki przykład, gdzie widząc to po prostu postanowiłem zrobić zdjęcie też i Państwu to pokazać. Także dziękuję bardzo.